W poprzednim filmie wyprowadziliśmy sobie ogólny wzór na pochodną ilorazu dwóch funkcji. Ten wzór tutaj mamy napisany w ramce. No i powiedziałem, że zrobimy sobie przykład. No to zróbmy przykład. Powiedzmy, że chcę zrobić jakiś użyteczny przykład. Obliczmy sobie więc pochodną funkcji tangens x. No ale powiecie, zaraz, miał być przykład na pochodną ilorazu, a tutaj nie mamy żadnego ilorazu, mamy jedną funkcję po prostu. No ale przypomnijcie sobie, że funkcja tangens jest zdefiniowana jako iloraz funkcji sinus i cosinus, czyli to jest sinus x podzielony przez cosinus x. To jest tangens. No i teraz liczymy pochodną tego tangensa, czyli pochodną takiego ilorazu. No wiemy, jaka jest pochodna sinusa i pochodna cosinusa. W jednym z poprzednich filmów wyprowadzałem wprost, licząc z definicji, czyli licząc granicę ilorazu różnicowego, pochodną sinusa. No i wyszło, że pochodna sinusa to jest cosinus x. No i bardzo podobnie można obliczyć, że pochodna kosinusa to jest minus sinus x. No a teraz korzystając z tego i ze wzoru na ten iloraz, obliczymy sobie pochodną. Czyli tak, ten wzór na pochodną ilorazu to nam mówi. Mówi nam, że tutaj najpierw musimy wstawić pochodną licznika. f to jest ta funkcja, która jest w liczniku, g to jest ta funkcja, która jest w mianowniku. Pochodna sinusa to jest po prostu cosinus x, tak jak powiedziałem. No, i dalej wzór mówi, że musimy to pomnożyć przez cosinus x, czyli przez mianownik. Potem musimy odjąć licznik, czyli sinus x, pomnożony przez pochodną mianownika. Pochodna mianownika to jest pochodna cosinusa, czyli minus sinus x. Pochodna cosinusa to jest minus sinus x. No i całość musimy podzielić przez kwadrat mianownika, czyli przez cosinus x do kwadratu. No to zróżniczkowaliśmy, obliczyliśmy pochodną, korzystając ze wzoru na pochodną ilorazu. F' czyli pochodna sinusa to jest cosinus, G' czyli pochodna cosinusa to jest minus sinus. No i teraz pozostaje nam tylko już upraszczanie, algebra, tożsamości trygonometryczne, żeby ten wzór doprowadzić do jakiejś prostszej postaci. No to zobaczmy, co tutaj mamy, jak można to uprościć. Więc może tak, mianownik przepiszę bez zmian, bo tutaj już się nic nie uprości. Może napiszę tylko w takiej postaci, że to jest cosinus kwadrat x. To znaczy dokładnie to samo, tak? To jest inny sposób zapisania tego samego, że to jest cosinus x podniesiony do kwadratu. No a tutaj mamy cosinus razy cosinus, czyli to jest znowu cosinus kwadrat x odjąć minus sinus kwadrat. No tu mamy minus minus, to nam da plus. No, i tak jak powiedziałem, sinus razy sinus to będzie sinus kwadrat x. No, i teraz możemy skorzystać z jedynki trygonometrycznej. Jedynka trygonometryczna mówi nam, że cosinus kwadrat x, dodać sinus kwadrat x to jest po prostu 1. No, a w mianowniku mamy to, co było, czyli cosinus kwadrat x. No, i wyprowadziliśmy wzór na pochodną tangensa, że to jest 1 przez cosinus kwadrat x. Korzystaliśmy tutaj po prostu ze wzoru na pochodną ilorazu dwóch funkcji. No i skorzystaliśmy z tego, że znamy wzór na pochodną sinusa i pochodną kosinusa. Pochodna sinusa, no to tak jak mówiłem, była wyprowadzona w jednym z poprzednich filmów. Żeby to wyprowadzić, no to korzystaliśmy znowu z tego, że granica funkcji sinus x przez x przy x mnożącym do 0 to jest 1. A tu ko z kolei skorzystaliśmy przy wyprowadzaniu tej granicy stwierdzenia o trzech funkcjach. No i widzimy, jak tutaj kolejne klocki się do, do siebie dodają i można, właśnie budując, na tej podstawie, którą już mamy, wyprowadzać coraz nowe tożsamości, coraz nowe wzory. No, a teraz jeszcze chciałem Wam pokazać inną postać tej pochodnej, no bo wiemy, że funkcje trygonometryczne spełniają różne tożsamości. No i tutaj mamy przykład, no bo możemy tutaj zamiast skorzystać z jedynki trygonometrycznej, moglibyśmy rozdzielić ten ułamek na dwie części, napisać to jako sumę dwóch ułamków. W obu tych ułamkach będziemy mieli ten sam mianownik, cosinus kwadrat x. A w liczniku będziemy mieli za pierwszym razem cosinus kwadrat x, a za drugim razem sinus kwadrat x. No, i jak tak to zapiszę, no to zobaczcie, że tutaj w pierwszym ułamku to się po prostu wszystko skróci, czyli będzie jedynka dodać. Na no w drugim ułamku, może to jeszcze napiszę raz, mamy Sinus x podzielony przez cosinus x, no i całość do kwadratu. No a zaczęliśmy od tego, że sinus x przez cosinus x to jest po prostu tangens x, czyli to jest 1 dodać tangens kwadrat x. No i to jest inna, zupełnie równoważna postać tej pochodnej. To jest pewna tożsamość trygonometryczna. To wyrażenie jest zawsze równe temu wyrażeniu. Ale to wyrażenie, które teraz wyprowadziłem, ma tę zaletę, że wyraża pochodną funkcji tangens znowu przez funkcję tangens. 1 plus tangens x do kwadratu. No i okaże się to bardzo użyteczne wtedy, kiedy będziemy liczyć pochodną funkcji arkus tangens, na przykład. A, po, a znajomość pochodnej funkcji arkus tangens znowu przydaje się przy całkowaniu funkcji wymiernych. No ale do tego już jeszcze wrócimy za jakiś czas. W każdym razie warto pamiętać, że pochodna tangensa ma takie dwie możliwe postaci.